Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. Podsumowanie sezonu jesiennego w toku, można powiedzieć. Długi ten sezon był, sporo tych meczy. Dobrze, że udało nam się przed tymi głównymi opadami śniegu skończyć. Znaczy długi, ja wiem, czy długi. Długi to ze względu na to, że drużyny bardzo niechętnie grają dwa razy w tygodniu. A to, co już trąbimy tu od kilku tygodni, że 14 meczów, to tak wychodzi, że trzeba grać albo dwa razy w tygodniu, albo długo. A jak nie dwa razy, to długo, no i potem kończymy w śniegu. I stąd gremialnie, tak jak ligę halową żeśmy zaczęli, zmniejszamy ilość meczy, co za tym idzie, zmniejszamy koszty, tak, i wiosną zmniejszymy z pewnością ilość gwarantowanych meczy, co najmniej do 12, bo zawsze nam tych dwóch tygodni braknie i dzisiaj nam braknie, bo śnieg spada i gramy w śniegu, wiosną braknie, bo się Mistrzostwa Świata zaczynają i też każdy chce na nie patrzeć, a ja zawsze mówię, no dlaczego macie płacić za walkowery, za przychodzenie albo nie przychodzenie, bo odbieracie ode mnie telefon, że przeciwnik nie dojedzie. Także tak jak żeśmy tutaj na hali wszyscy gremialnie się ucieszyli, że mniej płacimy, troszkę mniej gramy, żeby to wszystko miało rozsądne gdzieś rozmiary i kategorie, także no te sezony powinny być krótsze, czyli 12-tygodniowe i wtedy będzie wszystko tak od A do Z fajnie poukładane. Jeśli chodzi o drugą ligę, to mieliśmy rundę zasadniczą, 10 meczów każdy z każdym, potem rundę finałową, miejsca 1-6 i miejsca 7-11. Jeśli chodzi o tą drugą część, no to bezapelacyjnie najlepsza okazała się ekipa Empower, która zdobyła łącznie 24 punkty. W dalszej kolejności Norma Katowice, ZS1 Katowice, STS oraz Silesia Sport Club. Empower zdecydowanie najlepszy. Szkoda, że nie awansowali do tej pierwszej szóstki. No nie awansowali, bo a oni dość pewnie nie awansowali, bo tam chyba Norma była najbliższa awansu do pierwszej szóstki. No ale Empower tak z cienia wyszedł i w rewanżach naprawdę pokazał się z jak najlepszej strony i zresztą w rozmowie z nimi oni dalej jeszcze się chyba zastanawiałem nad udziałem w halówce. To raz, a dwa to... No to z nadzieją czekałem na wiosnę, bo z tego, co słyszałem, to skonsolidowali się na tyle, że wiosną na pewno zagrają. No a w takiej formie to wiosną powinni brylować od samego początku, a nie tak jak teraz dopiero od rundy rewanżowej. No jeśli chodzi o Normę, no to myślę, że po raz kolejny rozczarowanie, bo tam potencjał jest wielki, a z tego potencjału, no aż dziw bierze, że ten zespół grał o miejsca 7-11, a nie o 1-6. Pamiętamy ten mecz z Atrią, był taki decydujący, kto awansuje do pierwszej szóstki. No tak, i pewnie konsekwencją tego już były te mniej lub bardziej udane mecze w rundzie rewanżowej, w której praktycznie walczy się o nic, a tylko o ilość rozegrania spotkań. No zawsze się wychodzi na boisko, żeby wygrać, no ale to jeszcze wcześniej trzeba na obieg dotrzeć, a tu z frekwencją było różnie. Początek ten, większa część sezonu naprawdę bardzo dobra, bo chwaliliśmy tu Podgóra, że wreszcie ustabilizował tą kadrę na dobrym poziomie. Myślę, że to i tak jest sezon na plus, bo perspektywa dla tej Normy jest. No oczywiście, że jest, tak jak dla ZS1, które niestety w przeciwieństwie do Normy przez cały sezon miało bardzo duże problemy kadrowe, tam część meczy w pięciu, część z jedną zmianą, kontuzje, jakieś roszady, zmiany. No a gdy ten skład już był, no to mecze naprawdę bardzo dobre i choćby tutaj w tej rundzie rewanżowej też kilka zwycięstw. No nie tego oczekujemy po zespole, który naprawdę powinien być w czubie, a cały czas gdzieś się tam boryka z kadrą i te sezony kończy gdzieś w okolicach miejsca 10. No i STS i Silesia, dwa bardzo odmienne stany, można powiedzieć. STS, drużyna, która była jednym z murowanych kandydatów do medali. No i tak przez większą część sezonu było, dopóki Jarkowi i Krysiakowi całkowicie skład się nie posypał. No posypał się i to całkiem, i tam kilka walkowerów pod koniec. No, myślę, że posypało się już na samym początku, gdzie ten najlepszy strzelec pierwszych spotkań doznał kontuzji i wiadomym było, że Mateusz Sopnieski, bo to o nim mowa, już nie zagra do końca sezonu. No jak nie ma Mateusza, to czasem i Adrianowi jest ciężko przyjść, a to dwa takie no naprawdę zęby trzonowe, można powiedzieć, tej drużyny.
Krysiak z bratem no nie potrafili tego pociągnąć na tyle skutecznie, żeby powalczyć o cośkolwiek. Do tego doszły te kilka niefartownych zmian terminów spotkań. Tutaj mówię o tej zmianie, kiedy to sami prosili o zmianie i przystali na rozegranie meczu w piątek, po czym się okazało, że nie rozegrają, bo pojechali na mecz Polski. No takie organizacyjne problemy, które musi Krysiak Jarek czym prędzej rozwiązać, bo jeśli to rozwiąże i będzie ta kadra choć w połowie taka jak na papierze, to będzie dużo lepiej. No ale tak jak mówię, to trzeba organizacyjnie dużo tam poprawić. Podobnie wiele pracy czeka z organizacyjnej Silesię. Łukasz Surma zapowiada, że naprawdę już wie, co trzeba zrobić, co trzeba zmienić. No i ta końcówka sezonu, kiedy naprawdę w tych ostatnich tygodniach grali naprawdę dobrze i był pełen skład, Jędrowski, super strzelec. Jak to uda się utrzymać i chodzić, to też jest kandydat do medalu. To na bardzo dziwna, trywialna rzecz, ale wszystkie zespoły z tej ostatniej piątki nadają się do medali, tylko i wyłącznie sprawy organizacyjne temu przeczą jak na razie. No, sam mówiłeś, że rozmawiałeś na ostatnim meczu z kapitanem Silesii, który powiedział, że tak jak na hura optymizm pojechali troszkę na ten sezon, wpisali się jako chyba ostatni, czy jedni z ostatnich, w każdym razie już po rozpoczęciu. No i się okazało, że część tych, którzy się zdeklarowali chodzić, nie chodziło. No i tak to się skończyło. No, ja myślę, że ten pierwszy sezon zawsze jest taki, żeby po prostu przewietrzyć skład i zobaczyć, kto faktycznie się nadaje. No i potem 2-3 wzmocnienia i jest zgoła inny zespół i myślę, że tak będzie z Silesią, bo to, co powiedziałeś i ja wcześniej o tych wszystkich innych zespołach, tu potencjał jest ogromny. Pogoń za Banią to już pierwsza szóstka, ostatnie szóste miejsce, natomiast drużyna ta też ma ogromną przyszłość. Pierwszy sezon premierowy, kilku naprawdę bardzo fajnych zawodników. Trochę zajęło im, zanim zrozumieli, o co chodzi w Redboxie. Potem naprawdę przyszły bardzo dobre mecze, no i ten awans taki rzutem na taśmę do pierwszej szóstki, ale końcówka to też takie, no, runda finałowa, no, mecze przegrane albo zremisowane w ostatnich minutach. Doświadczenie w Redboxie, nic więcej. No dokładnie, tam kilku zawodników grało, bo pamiętamy, że tam gdzieś na samym początku, no trudno to nazwać awanturą, ale były tam gdzieś słowa niezrozumienia z kapitanem FC Intercity. Także przeszłość zespołu, który od lat gra w Redboxie, także jakieś tam doświadczenie redboxowskie było, ale nie na tyle wielkie, żeby to w pierwszym sezonie ogarnąć. Zespół nieobliczalny bardzo, bo kilka naprawdę kapitalnych wyników, ten początek zwłaszcza mieli taki bardzo dobry, potem to jakby ta równia pochyła i formy bardzo zjeżdżała, nie wiem co było tego przyczyną, może to, że gdzieś już po stracie szans na walkę o medale powietrze zeszło z tego troszeczkę rozdmuchanego balonika, bo pamiętamy, że to jest drużyna w tym sezonie, która chyba miała najwięcej kibiców. Na samym początku przynajmniej, jak te wyniki były dobre, no potem to gdzieś się rozmyło i końcówka była jaka była, ale no cóż, no myślę, że wiosną Pogoń za Banią już wie, o co tu chodzi i ten, tą wysoką formę będzie potrafiła utrzymać przez całe 12 meczy. Kuczek, Kura to są nazwiska, które będą rządzić na wiosnę. Atria, miejsce piąte, 18 zdobytych punktów. Chyba nie tego się Kubukowscy spodziewali, natomiast no ogromna sinusoida tego sezonu. Były mecze, w których byli absolutnie drużyną na pierwszą ligę, a były mecze, kiedy zastanawialiśmy się, czy to jest ta Atria, którą znamy, czy to przypadkiem nie jest jakiś zespół z samego dołu tabeli. Ja myślę tak, że gdzieś ta degrengolada wręcz Atri postępowała już zeszły sezon, poprzedni sezon, w tym sezonie też początek bardzo taki średni, natomiast od któregoś momentu zespół to jakby na nowo się odrodził, uwierzył w swoje umiejętności, stąd awans w tym najważniejszym spotkaniu do rundy finałowej i tam gdyby nie jeden mecz, w którym przegrali i jakoby stracili szansę na medale, to zespół by grał co jeszcze lepiej. Natomiast już po tym, jak już nie ma walki o podium, to tak jak w przypadku Pogoni za Banią, gdzieś te szanse tej drużyny zmalały, gdzieś ambicje były mniejsze i stąd gorsze wyniki w samej końcówce, ale myślę, że zespół wrócił na właściwe tory i w kolejnym sezonie powinien wreszcie powalczyć o to, co jest mu jakoby, nie wiem, już z doświadczenia przykazane, że co najmniej ta pierwsza liga powinna być ich udziałem. All Stars Team to jest drużyna, która założona została przez Marcina Siekierę i Marcina Rygola, czyli dawnych graczy ATN-u, no i
ciężko jednoznacznie określić, jaki był ten sezon dla All-Starsów. Ostatecznie skończyli na czwartym miejscu, ale przez większą jego część byli dużo niżej. Takie wahania formy, natomiast końcówka, jak już tak udało się to wszystko poukładać, bardzo dobra forma Siekiery, Rygola również. No to drużyna kolejna, która na papierze wyglądała bardzo mocno, bo część zawodników z przeszłością nawet ekstraligową i myśleliśmy, że to tak, ta nazwa to tak troszeczkę przekorna jest All Stars, ale tam dalej wieje młodością, wieje chęcią sprawienia, może nie niespodzianki, ale gdzieś tam zawalczenia o coś. No dużo nie brakło. Trzy punkty, które stracili do medalów. To myślę, że i tak jak na pierwszy sezon, bo to pomimo tego, że doświadczenie poszczególnych zawodników duże, to drużyna po raz pierwszy zagrała w tym składzie i to mimo wszystko sukces, czwarte miejsce i tylko trzy punkty straty do strefy medalowej. No a na nim znalazł się FC Intercity, to jest bez dwóch zdań największa sensacja tego sezonu. Końcówka sezonu dramatyczna, ale mieli już taką zaliczkę punktową, że udało się to utrzymać. Zmiana kapitana i od razu mamy pudło, czyli największy sukces Interu w jego bardzo długiej historii występów na Rapidzie. No tego bym tak nie ujął, bo tutaj jakby ktoś nie doceniał tego, co zrobił Czapliński przez te lata, a Czapliński nie dość, że przez lata tworzył ten zespół i stworzył go na tyle mocny, że ten nowy kapitan już nie miał problemów gdzieś tam jakichś większych z frekwencją, acz i były spotkania, że on sam musiał prosto z wesela na swój mecz dojechać, ale i Czapliński dołożył swoją cegiełkę, bo też na kilku meczach był, choć zapowiadał, że go nie będzie w ogóle, bo obowiązki inne, jednak pokazał, że ciężko się rozstać z Redboxem, wydatnie pomógł, a myślę, że ta końcówka to już wynikiem tego, że mieli zapewnione trzecie miejsce. No, a bez szans na drugie. A bez szans na drugie, no i gdzieś tam w konsekwencji tego dograli sezon i zjawią się w piątek w szacunie po odbiór należnych im pucharów i medali. No i dwóch bezsprzecznie do największych wygranych tego sezonu, najlepsze drużyny, które między sobą rozstrzygnęły kwestię złotego medalu, Geoprofit i ATN. No ATN wyciągnął z wyniku 2-4 w tym ostatnim meczu na 4-4 w ostatnich kilku minutach. Dzięki temu ma tyle samo co prawda punktówce Geoprofit, ale lepszy bilans bezpośrednich meczy, bo pamiętamy ten pierwszy mecz sezonu 9-0, gładkie zwycięstwo ATN-u. Wtedy jeszcze Geoprofit to było takie FC po nalewce, dopiero potem przyszli ci te wydatne wzmocnienia jak Radek Kępa, jak inni. Naprawdę no przełomowy sezon Borkiewicza i jego drużyny. No zrządzenie losu takie, że zespoły te zaczęły rozrywki meczem ze sobą i zakończyły meczem ze sobą, a jak zgoła inne gatunki, jakiś ciężar tych dwóch pojedynków, bo pierwszy no to mecz na rozpoczęcie sezonu wygrany gładko, co wspomniałeś, ATN 9-0 z takim jeszcze nie do końca przygotowanym do sezonu Geoprofit. No a ostatni mecz w napięciu trzymał od pierwszej do ostatniej minuty, zwłaszcza, że to mecz o kolor kruszcu na medalach i remis 4-4 to pokazuje, jaką drogę przebył choćby Geoprofit z takiego kopciuszka w naprawdę świetną drużynę. No a ten udowadniając tym remisem 4-4, że należy mu się to złoto, bo chyba najrówniej grał ze wszystkich drużyn przez cały sezon. Bezsprzecznie najlepsze te dwie drużyny były w tym sezonie i to nie chodzi tylko o tą tabelę. No, te ich mecze naprawdę były od zwycięstwa do zwycięstwa, tam pojedyncze wpadki naprawdę. No to raz, a dwa, no 10 punktów przewagi nad trzecim Intercity to coś mówi, bo 10 punktów to są 4 mecze, żeby odrobić. Także no widać, że odstawali in plus od rywali. Jeśli chodzi o najlepszą szóstkę sezonu w drugiej lidze, to bramkarz Hoffman, bramkarz Interu w polu, Radek Kępa z Geoprofit, Artur Piaszczyński, król strzelców z ATN-u, Marcin Siekiera z All Stars Team, Dariusz Pińczak, od lat dziurawiący bramki, napastnik Atri oraz debiutant w tym towarzystwie naszym redboxowym, bardzo ważna postać pogoni za Banią, Mateusz Kura. Rezerwowi są podani na stronie, natomiast tak chyba pierwszym takim do zmiany byłby Urbanek z Empower. No ten Urbanek, który zawsze ciągnie grę Empower i tak jakby się gdzieś w tle odzywało, że szkoda, że jest tylko jeden ten Urbanek w Empower, bo już teraz pewnie miejsce Empower by było o wiele lepsze.